Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Janus, jestem kandydatem do urzędu burmistrza miasta w Międzyrzecu Podlaskim. Dziękuję bardzo za uwagę i przybycie na spotkanie, którego celem jest zaprezentowanie drużyny startującej z listy Razem zmieniamy Międzyrzec na lepsze. Dostrzegając problemy i wyzwania, przed jakimi Międzyrzec stoi, podjąłem taką decyzję. Od 2017 roku działam, próbuję się udzielić i zrealizować coś dla tego miasta. W 2018 roku kandydowałem na burmistrza i od tamtego czasu staram się nie zawieść tych, którzy zaufali mi i działam społecznie na rzecz lokalnej społeczności Międzyrzeca Podlaskiego. I zapewniam Was, że kandydując teraz w 2024 roku, na pewno Was nie zawiodę. Proszę Państwa, dostrzegam wiele problemów i takim palącym problemem na pewno jest jakość infrastruktury w Międzyrzecu Podlaskim, która wymaga natychmiastowej poprawy. Zapewniam Was, że będę inwestował w podwórka osiedlowe oraz przestrzeń publiczną. Będę inwestował w przedszkola, żłobki i szkoły. Stworzę publiczny transport darmowy dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego. Wesprę seniorów do aktywnego działania na rzecz miasta oraz spędzania wolnego czasu. My jako drużyna, którą za chwilę Państwu przedstawię, mamy plan, mamy wizję. Nie brakuje nam determinacji do działania na rzecz mieszkańców. Chcemy przede wszystkim, proszę Państwa, zmienić jakość sprawowania funkcji burmistrza oraz radnych. Chcemy zmienić i chcemy, by ta zmiana była miasto i by ta zmiana była wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami. Chcę, by radni oraz moja osoba uczestniczyła aktywnie, nie tylko w godzinach pracy, ale również poza godzinami pracy, nie tylko w tygodniu, ale również w dni wolne od pracy, aktywnie uczestniczyła i współpracowała z mieszkańcami. Mamy program, który Państwu mamy czas jeszcze przedstawić i go przedstawimy, omówimy. Chcielibyśmy, aby ten program był również przez Was zaakceptowany. Chcemy również Wam wskazać, że ten program nie jest zamknięty. Ten program jest na 4, a może nawet i na 10 lat. Mamy taką nadzieję i chodzi o to, żebyśmy, proszę Państwa, zbudowali Międzyrzec silniejszym, ładniejszym, piękniejszym wspólnie. Wspólnie z drużyną, wspólnie z mieszkańcami, wspólnie z przedsiębiorstwami i różnego rodzaju organizacjami pożytku publicznego. Tak jak wskazałem, lista kandydatów do Rady Miasta z Komitetu Razem Zmieniamy Międzyrzec na Lepsze składa się z ludzi, którzy mają w sercu Międzyrzec Podlaski, którzy chcą działać na rzecz zmian, na rzecz rozwoju tego miasta. Pozwólcie Państwo, że przedstawię Państwu kandydata okręgu numer 1. Jest to Grzegorz Maksymiuk. Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Maksymiuk. Jestem mieszkańcem osiedla Domków Jednorodzinnych przy ulicy Brzeskiej. Startuję do Rady Miasta, okręg wyborczy numer 1. Chciałbym przedstawić Państwu program, które chcieliśmy wprowadzić. Jest to modernizacja ulic osiedlowych oraz dojazdowych. Jest to budowa placu zabaw wraz z boiskiem dla młodszych i nie tylko. Chcieliśmy zadbać również o bezpieczeństwo, wspólne bezpieczeństwo naszego osiedla poprzez montaż progów zwalniających w wyznaczonych przez Państwa miejscach oraz monitoring osiedlowy. Będę również wnioskował o montaż koszy, których to brakuje na ulicach naszego osiedla. Grzegorz Maksymiuk, okręg numer 1. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Jak Państwo słyszeliście, będziemy Was słuchać, będziemy Was pytać i prosić o wskazówki. Kandydatka okręgu numer 2 to jest Marzena Świderska. Witam wszystkich. Nazywam się Marzena Świderska i startuję z okręgu numer 2. Okręg ten dzieli się na osiedle Wyszyńskiego, część Brzeskiej i Belladyny. Od urodzenia mieszkam w Międzyrzecu Podlaskim i od początku powstania osiedla Wyszyńskiego, także tutaj. Swój sentyment do Międzyrzeca, myślę, odwagę, a także niezależność zawodową reprezentować na Radzie Miasta w imieniu mieszkańców tego osiedla głośno i odważnie.
Także nie bójcie się zmian. Zapraszam na wybory 7 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję. Kandydatka okręgu numer 4 to jest Ewa Kieruczenko. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Ewa Kieruczenko, kandyduję na radną naszego pięknego miasta z okręgu 4. Drodzy Państwo, jeżeli dostanę zaufanie mieszkańców i zostanę radną, planuję przede wszystkim spotykać się z ludźmi, aby każdy miał do mnie kontakt i abyśmy wszyscy razem mogli wspólnie się naradzać, aby mieszkańcy mogli przedstawić mi swoje problemy i chciałabym najlepiej, jak potrafię, reprezentować wszystkich nas i nasze sprawy. Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękuję. Robert Szymański jest kandydatem z okręgu numer 5. Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Szymański, kandyduję pierwszy raz z okręgu numer 5, to jest ulica Wiejska, część ulicy Wiejskiej, ulica Piłsudskiego, też część numeru 80, ulica Piłsudskiego, tak samo, ulica Zarówie i ulica Nowa. Myślę, że warto zmieniać Międzyrzec na ładniejsze miasto. Myślę, że będę dobrym kandydatem na to stanowisko radnego. Mam nadzieję, liczę na Państwa głos. Dziękuję bardzo. Pan Robert jest człowiekiem bardzo technicznym i dostrzega mankamenty w realizacji ówczesnych inwestycji i to przede wszystkim go skłoniło do tego, ażeby kandydować, bo tak jak tutaj wskazywał i wiele razy rozmawialiśmy, jest wiele rzeczy, które winny być, które są może i dobrze robione, ale niekoniecznie z technicznego punktu widzenia w sposób idealny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym przedstawić Jarosława Jaworskiego, kandydata z okręgu numer 6. Dzień dobry Państwu, Jarosław Jaworski, kandydat na radnego z okręgu numer 6. Jest to ulica Balladyny, Kordiana. Przez wiele lat w tym mieście dbałem o bezpieczeństwo tego miasta i mieszkańców tego miasta. Nadal chciałbym to robić, chciałbym zapobiegać wszelkim aktom wandalizmu, zmieniać to, co da się zmienić na lepsze, usprawniać place zabaw, żeby były bardziej atrakcyjne dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zapraszamy, nie bójcie się Państwo powierzyć dla naszego komitetu wyborczego decyzji zagłosować na nas i wybrać nas na następną kadencję Rady Miasta oraz na naszego burmistrza Arkadiusza Janusa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, kandydatem okręgu numer 7 jest Leszek Karpiuk. Niestety nie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jest to kolega, który prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, mieszka i kandyduje z okręgu numer 7. Także życzymy mu powodzenia. Mam nadzieję, zapewniam Państwa, że wkrótce się zaprezentuje i będziecie mogli Państwo go poznać nieco bliżej i lepiej. Kandydat okręgu numer 8 to jest Tomasz Turski. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Turski. Chciałbym reprezentować osiedle, to jest okręg 8, osiedle ulica Warszawska, Kościelna, Pocztowa i Łukowska. No i również prosiłbym o głosy tu dla Arka i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, okręg numer 10 to jest Wiesław Zaniewicz. Witam, dzień dobry Państwu. Nazywam się Wiesław Zaniewicz, kandyduję z okręgu numer 10. Jest to osiedle domków jednorodzinnych Młynarska, potocznie nazywane, oraz ulica Pszenna Żytnia. Chciałbym w swoim okręgu wreszcie po tylu latach, żeby drogi gruntowe przestały istnieć i żeby mieszkańcy tych ulic mieli w XXI wieku naprawdę godne warunki dojazdu, dojścia do swoich posesji. Dla miasta chciałbym, żeby miasto jako nasza drużyna, wszystkie okręgi były traktowane równo. Liczymy, że miasto
będzie opierało się na zrównoważonym rozwoju, nie tylko wybiórczo na jednym okręgu. Miasto musi być przyjazne mieszkańcom, musi być coraz piękniejsze, coraz ładniejsze, żebyśmy my, mieszkańcy, chcieli w tym miejscu, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali, nie opuszczali, a wręcz przeciwnie, wracali do naszego miasta. Dziękuję bardzo. Wiesław Zaniewicz, okręg numer 10. Dziękuję. Teraz nasz najmłodszy kolega z okręgu numer 12, Mateusz Olszewski. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Olszewski i kandyduję z okręgu 12. Szanowni Państwo, Międzyrzec Podlaski jest moim domem i zależy mi, aby stale i dynamicznie się rozwijał. W tym mieście dorastałem i w tym mieście chciałem móc planować swoją przyszłość. Aktualnie studiuję na Wydziale Prawa i Administracji na UMCS-ie w Lublinie. Moim celem jest wspólne działanie dla dobra każdego z mieszkańców. Uważam, że nasze miasto powinno się zmieniać i rozwijać. Chcę, aby nasze miasto było aktywne i otwarte na Państwa potrzeby. Też jako honorowy dawca krwi potrafię działać w słusznej sprawie. Z tego miejsca proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury na radnego do Rady Miasta, a także kandydatury moich kolegów i koleżanek i kandydata na burmistrza Arkadiusza Janusa. Do zobaczenia 7 kwietnia. Dziękuję bardzo. Okręg numer 13, Piotr Kortoniuk, nie mógł do nas dotrzeć, ale okręg 13 to jest ulica Pułaskiego, Partyzantów od numeru 30 do końca, Plac Dworcowy oraz ulica Tadeusza Kościuszki. Następnie kandydat numer okręgu 14 jest to Tomasz Geresz. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Geresz, kandyduję z okręgu numer 14 i jest to osiedle Partyzantów po stronie szkoły podstawowej numer 2 i osiedle domków, można powiedzieć, zrębowskich. Chciałbym, tak jak mój ojciec, świętej pamięci Józef Geresz, wspierać nasze miasto jak najlepiej, także dziękuję. Okręg numer 15, Łukasz Więckowski. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Więckowski. Startuję na radnego miasta Międzyrzeca Podlaskiego z okręgu numer 15. Międzyrzec Podlaski jest moim rodzinnym miastem, gdzie się wychowałem i wychowuję trójkę dzieci. Tutaj też prowadzę własną działalność gospodarczą. Doskonale rozumiem potrzeby mieszkańców miasta oraz znam możliwości naszego pięknego miasta, aby żyło nam się lepiej. Liczę na Wasze głosy. Dziękuję. Tak jak widzicie Państwo, jesteśmy przygotowani. Brakuje nam jedynie Państwa zaufania, Państwa wsparcia, o które zabiegamy. Zabiegamy o Wasze poparcie i legitymację do tego, abyśmy mogli zmieniać i rozwijać Międzyrzec na miasto silniejsze, ciekawsze, ładniejsze. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, bo będziemy sukcesywnie, krok po kroku przedstawiać nasze założenia, nasz program. Chcemy spotykać się z Wami, odpowiadać na Wasze pytania, na Wasze postulaty, słuchać. Zależy nam na tym, ażebyśmy wspólnie, razem z radnymi, z Radą Miasta, wspólnie z mieszkańcami zmienili Międzyrzec, ażeby Międzyrzec był silniejszym i piękniejszym miastem, przyjaznym dla wszystkich. Dziękuję bardzo.